To się zaczęło. Dlaczego w ogóle? Dlaczego w ogóle ocenianie kształtujące to była propozycja dla waszych szkół? Kto chciałby powiedzieć coś na ten temat? Ocenianie kształtujące my wdrażamy piąty rok, a zaczęło się tak banalnie. Dwie panie, akurat z nauczania początkowego, wtedy chyba jeszcze to tak się nazywało, bo zmiany są takie, że już mogę tutaj mylić, ukończyły sobie kurs właśnie w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Podglądałam, podobało się, było takie fajne hasło na co bezu. I postanowiliśmy w klasach 4-6 wprowadzić troszkę inną formułą, czyli grupa nauczycieli zaczęła szkolenie ruchu. Zrobiliśmy sobie taki pilotaż, bo nie wiedzieliśmy, jak do tego oceniania podejść. Do pracy metodą oceniania kształtującego, tym sposobem, stylem pracy bardziej, wybraliśmy sobie klasę, która już bardzo dobrze rokowała po badaniach wstępnych, klas 3-4. No i mieliśmy taką drugą klasę kłopotliwą. Klasa była osiągająca znacznie niższe wyniki. W klasie 4, na początku klasy 5 też. No i jedna z koleżanek powiedziała, słuchajcie, to im by się przydało właśnie to. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo z dobrymi to się pracuje świetnie i tak mamy efekty. No i się okazało, że na sprawdzian te dzieciaki wyrównały. Różnice były 2% w klasach. No i właściwie to był taki konkret, który nas przekonał, że coś w tym jest, coś działa. No i zaczęliśmy to poszerzać. Właściwie w tej chwili to w klasach 4-6 wszyscy nauczyciele są po w szkoleniach RUN, natomiast w klasach młodszych formułę OK i większość rady zna formułę i tak pracuje.